My jako inspektorzy do spraw ochrony zwierząt współdziałamy z instytucjami samorządowymi i państwowymi w celu ujawniania i ścigania przestępstw, które wynikają z nieprzestrzegania ustawy o ochronie praw zwierząt z 21 sierpnia 1997 roku. Czyli właściwie reagujemy wszędzie tam, gdzie są jakieś przesłanki o tym, że istnieje stosowanie okrucieństwa wobec zwierząt albo że zwierzęta znajdują się w nienależytych warunkach bytowych. Takie interwencje są bardzo potrzebne, bo w większości zgłaszanych przypadków, kiedy przyjeżdżamy na miejsce, to rzeczywiście stan faktyczny jest taki, jaki został opisany przez osobę zgłaszającą. Czyli pomimo tego, że się dużo mówi i w mediach, i w prasie o okrucieństwu wobec zwierząt, to ten temat jest cały czas aktualny. Cały czas podejmujemy interwencje, jest masa interwencji w okresie letnim i zimowym. No i większość tych interwencji kończy się pozytywnie, czyli właściciele się zobowiązują do naprawy uchybień w jakimś tam terminie podanym przez nas. Czasami zdarza się tak, że też musimy zwierzęta odbierać właścicielom, bo dalsze pozostawienie ich zagraża ich zdrowiu i życiu. Są standardowe sytuacje, czyli psy w nieszczelnych budach, w budach w ogóle nie spełniających żadnych warunków, które by im zapewniały schronienie przed opadami atmosferycznymi, przed upałami, przed mrozem, bez dostępu do wody, psy niedożywione, niezaszczepione, nieodrobaczone. To są takie standardy. Przyjechaliśmy promować nasze pieski. Mamy ich bardzo dużo w schronisku. Latem zawsze są przepełnienia. Ludzie wyjeżdżają na wakacje, pozbywają się swoich psów, gdzie naprawdę można psa oddać do hotelu. Jest coraz więcej miejsc, gdzie można psa zabrać ze sobą. Tutaj mam akurat, chciałabym pokazać przykład psa. Nie wiem, czy go widać. Który został wyrzucony w Wejherowie z samochodu. Szukamy, jeżeli ktoś rozpoznaje tego psa, szukamy właściciela, bo powinien zostać ukarany. My chcemy powiedzieć tyle. Jesteśmy w Dąbrówce Młyn koło Wejherowa. Mamy psy do adopcji. I po prostu istniejemy.